Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym panelu konferencji G2. Czy polskie firmy prywatne mogą być motorem innowacji dla wojska? Ja nazywam się Jarosław Walkowicz, jestem organizatorem debat i kieruję księgarnią Nowej Konfederacji, a dzisiaj ze mną będą dyskutować generał Jarosław Stróżyk, generał Brygady Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprezes Fundacji StratPoints. Dzień dobry. Jest z nami również minister Radosław Domagalski-Łabęcki, prezes zarządu Rafako S.A., poprzednio minister rozwoju w latach 2015-2016, wiceminister, przepraszam, były członek zarządu również PGZ S.A. I dr Jacek Bartosiak, geopolityk, publicysta, założyciel Strategy and Future i stały współpracownik Nowej Konfederacji. Witam panów. Jeszcze raz witam państwa. Skoro pytamy, czy polskie firmy prywatne mogą być motorem innowacji dla wojska, oznacza to, że jeszcze tym motorem nie są. I dlaczego tak jest? Czy są panowie zwolennikami większej centralizacji tego? Czy więcej spółek powinno zostać może właśnie upaństwowionych? Czy może wręcz przeciwnie, PGZ powinien posiadać mniejszy portfel i firm i oddać, powinno się oddać rynek firmom prywatnym, czy to by może służyło rozwojowi, generał Stróżyk? Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy na stadionie i pytanie tego naszego panelu brzmiące, czy polskie firmy prywatne mogą być innowacyjne, też małe firmy. A jako, że jesteśmy na stadionie, pozwolę sobie lekko sparafrazować z filmu Piłkarski Poker sędziego granego przez Henryka Bistę, niezapomnianego, który w pewnej sytuacji powiedział nie, nie i długo jeszcze. I nie będą, moim zdaniem. Ja powiedziałbym, ten sektor rządowy opuściłem ponad 5 lat temu i miałem okazję poznawać różne firmy, mniejsze, większe, z Wrocławia, z też bliskiego mi rejonu Trójmiasta. I ten obraz jest niestety bardzo, bardzo smutny. Nie mamy procedur, które mogłyby te firmy w jakimś stopniu angażować w te nasze programy zbrojeniowe. Dzisiaj kupujemy z dużym pewnie rozmachem, będzie to komentowane, za wiele miliardów, ponad 20 miliardów nowe czołgi. Nie zajmujemy się nowymi technologiami. Moim zdaniem, mówił pan o centralizacji, ta centralizacja postępuje. I jest ona nadmierna. Wiele mniejszych firm w wielu miejscach oczywiście się skarży. Nie chciałbym zaczynać zbyt prowokacyjnie oczywiście, ale skład naszego nawet panelu oddaje, że nie mamy tutaj przedstawicieli małych firm, prawda? Też i doświadczenie panów moich tutaj panelistów, kolegów z panelu jest też z dużych firm, czy też największych firm, które gdzieś działają w Polsce. W tych kategoriach też piłkarskiego pokera powiedziałbym, że w tym biznesie jest to poker dla tych małych firm. Jak one mają egzystować w tych warunkach biznesowych? Podam dwa przykłady konkretnych firm, które miałem okazję gdzieś obserwować. Nie jest to żadna reklama, ani też z tymi firmami nie pracowałem, ale firma, która ostatnio się też gdzieś pojawia, firma APS z Gdyni, która produkuje świetne systemy antydronowe, ale oparte na własnych radarach, małych radarach. Ta firma sprzedawała swoje produkty na Bliskim Wschodzie, w Estonii, w wielu miejscach, w Polsce sprzedała zero. Dzisiaj mówimy i ta firma się pojawia, te radary są też na ruch oczywiście, potrzebne byłyby na granicy, w wielu miejscach. I ta firma naprawdę była w dołku przed pewnymi, powiedziałbym, też pomogły pewne zamachy na pola naftowe, na firmę Aramco i pomogły tej firmie zdobyć pewne kontrakty i przeżyć, bo mówimy o przeżyciu tych małych firm. Są inne firmy, tutaj z klastera też informatycznego wrocławskiego, które się rozwijały i rozwijały się za granicą, w sensie swoich kontraktów. Ale też chciałbym powiedzieć w tej początkowej fazie, dlaczego nie mamy tego. Nie mamy procedur. Nie mamy tej współpracy, która gdzieś jest
powiedziałbym, wpisana w innych państwach. Wszyscy mówimy o Stanach, też moje doświadczenie ze Stanów pokazuje jednoznacznie. Firmy prywatne mają dostęp do informacji. U nas problemem jest dostęp do informacji, oczywiście w wielu miejscach niejawnych. W Stanach Zjednoczonych nawet jeden z poprzednich szefów Pentagonu bardzo ukierunkowany na współpracę z Doliną Krzemową, Ash Carter, organizował specjalne briefingi, jednodniowe. Szefowie tych firm otrzymywali jednodniowe upoważnienie do informacji niejawnych. Otrzymywali one pewne kierunki działania. U nas natomiast, niestety muszę to stwierdzić z wielką przykrością, wciąż jakakolwiek współpraca, rozmowa nawet oficerów z małą firmą jest już zaczątkiem podejrzenia, zaczątkiem pewnych, powiedziałbym, czasem wydarzeń i niemiłych, powiedziałbym, konsekwencji. Nie ma tego w naszym tym DNA również pewnie szerzej, mówimy o firmach zbrojeniowych, więc siłą rzeczy rozmawiamy o Ministerstwie Obrony Narodowej. Nie ma tego kontaktu i to jest to doświadczenie, które jest potrzebne każdemu z oficerów odpowiedzialnych, czy też osób cywilnych piastujących stanowiska, że to jest ten zalążek takiego działania firmy prywatne. Jest to ten naprawdę taki, powiedziałbym, brain do wykorzystania w wielu miejscach i proszę mi wierzyć, we Wrocławiu na przykład jest to też znakomite miejsce i informatyczne i w innych kategoriach. Natomiast u nas idziemy przez PGZ, też bliski panu prezesowi w pewnym okresie, ale powiedziałbym w ten sposób i też powiem o tych zmianach kadrowych, które następowały na szczytach wszędzie, ale również w PGZ-cie coroczne zmiany. To nie sprzyja żadnej, nawet dobre wizje pewnie niektórych prezesów nie mogły być wtłaczane czy też wdrażane poprzez zmiany personalne, poprzez wojny, poprzez, nie wiem jak to nazwać, wiele można wyczytać w tych rzekomo prawdziwych, dla mnie prawdziwych w wielu miejscach mailach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Skoro PGZ, było również o MON-ie, ale mamy osobę, która odpowiadała również za Ministerstwo Rozwoju. Czy Państwowa Administracja wspiera, czy warto zbrojeniowe, prywatne, warto, czy mają szansę odnieść sukces na polskim rynku? No, szanowni Państwo, na pewno administracja publiczna chciałaby wspierać innowacje, bo formalnie czy oficjalnie cały czas strategia odpowiedzialnego rozwoju no, zakłada rozwój i wspieranie poszczególnych branż poprzez innowacje. No, to żadne odkrycie, to znaczy no, każdy rozwój w każdym państwie musi opierać się na innowacjach, na budowaniu wartości dodanej poprzez przesuwanie się w tym łańcuchu wartości w górę. A to jest możliwe tylko dzięki innowacjom. Natomiast realia są takie, że z jakichś powodów no, ta walka o wspieranie innowacji się nie udaje i to są twarde fakty po prostu. Oczywiście zbrojeniówka jest dosyć specyficzną branżą, ona jest regulowana bardzo mocno. Branża jest regulowana odgórnie, ale też jest szereg, przynajmniej od strony przemysłu, jest szereg ograniczeń typu licencje, typu możliwości eksportowe również są ograniczane poprzez kolejne różne dodatkowe regulacje, więc z pewnością jest to bardzo wymagająca branża. To jest jakby myślę niedyskutowalne i państwo w jakimś obszarze musi mieć też monopol. To też jest jakby zrozumiałe, ale jest sfera tego monopolu w moim przekonaniu też musi być ograniczona do naprawdę bardzo wąskich technologii i kontroli nad własnością. A im więcej deregulacji tego rynku, no w moim przekonaniu tym lepiej. No tak dojrzałe państwa, już nie mówię nawet o Stanach Zjednoczonych, ale o wielu innych krajach, budowały swoje przewagi czy swoje zdolności w oparciu właśnie o rozwój prywatnych przedsiębiorstw. U nas to się nie udaje z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, głównym jakby fundamentalnym powodem jest to, że nie ma takiej politycznej determinacji do tego, żeby stworzyć system zachęcający też do inwestycji w branży zbrojeniowej. Inwestycje w innowacje w zbrojeniówce też mają swoją specyfikę. Bardzo często są obliczone na długi horyzont czasowy i są kapitałochłonne. Po drugie, no muszą opierać się też na realiach rynkowych, czyli na jakimś przewidywalności rynku, czyli możliwości no, z sprzedaży, a tutaj monopol dzierży państwo, jeżeli chodzi o zakupy.
I cały ten system zakupów, no jest, jak wiemy, to chyba nie jest kontrowersyjna teza, bo i obecna formacja rządząca walczy jakby z tą biurokracją po stronie zakupów. No i ta walka trwa, ale najwyraźniej nie jest jeszcze skończona, bo jak słyszę, że plany agencji uzbrojenia zostały już zmodyfikowane i teraz się dowiadujemy, że to będą tylko procedury, zmiany w procedurach, na pewno bardzo słuszne, ale systemowo to zapewne nic nie zmienia. A więc jeżeli nie ma stabilności, przewidywalności w systemie zakupów, to trudno też planować duże inwestycje kapitałowe w sytuacji no, dużej niepewności co do możliwości zastosowania jakichś rozwiązań w sytuacji, w której też do końca nie wiemy, jak ta modernizacja polskiej armii będzie przebiegać, bo dowiadujemy się trochę z zaskoczenia o zakupach. Ja mogę tylko powiedzieć, że w przypadku Abramsów no, PGZ nigdy nie był konsultowany ani nie był informowany. MON, nie wiem jak to było w MONie, ale nie wiem jak zapadają decyzje. Nie wiedziałem jak byłem w zbrojeniu w PGZ-cie i do dzisiaj nie wiem jak te decyzje zapadają, jak te procesy analityczne wyglądają. Na pewno w tym jest jakaś logika. Faktem jest, że państwowy przemysł nie zapewni nam innowacji na takim poziomie, który jest po prostu potrzebą chwili. Żyjemy w czasach, które są niestabilne, stają się coraz bardziej niestabilne. Jesteśmy w takim położeniu geograficznym, że nie możemy sobie pozwolić na słabą armię, na chaos jakby w systemie nawet nie tyle dowodzenia, ale zakupów i w ogóle organizacji armii. My musimy dokładnie wiedzieć, do czego zmierzamy i to w perspektywie 10, 20, 30 lat, bo tak się planuje rozwój poszczególnych obszarów w tej branży i przemysł prywatny musi też wiedzieć, do czego zmierzamy i nie może być po prostu zaskakiwany. No, polski przemysł prywatny nie przygotuje prototypu czołgu, to jest niemożliwe, to jest zbyt duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne, natomiast w oparciu, no nie wiem, na przykład o nowy model czołgu wprowadzonego do naszej armii można całą masę dodatkowych właśnie takich innowacji wprowadzić, jak system rozpoznania, dowodzenia i wiele innych rzeczy, ale to po prostu trzeba wiedzieć odpowiednio wcześniej. Spółki to też nie jest żadna tajemnica, przeżywają karuzelę rzeczywiście kadrową, są upartyjnione, tam nie ma, że tak powiem, jakiejś jednolitej wizji innowacji, więc jakby to powinno być delegowane do sektora prywatnego, który powinien budować się na rynku rodzinnym po to, żeby zarabiać pieniądze również na eksporcie, bo, no ale też logika zawsze jest taka, że trzeba mieć najpierw ten rynek lokalny rozpoznany, trzeba mieć wdrożone zastosowania na rynku lokalnym, żeby móc efektywnie sprzedawać w eksporcie różnego rodzaju rozwiązania, więc na dzień dzisiejszy no, stoimy dalej przed olbrzymimi wyzwaniami. No, trudno mi oceniać, czy zrobiliśmy jakiś istotny postęp w ostatnich latach. No, niemniej jednak odpowiedź na pytanie o innowacje w tej chwili jest delikatnie rzecz biorąc niesatysfakcjonująca. No, musimy po prostu zrobić jakiś przełom i to taki systemowy. Bez zmiany systemu w organizacji zakupów, w podejściu w ogóle do wydatkowania pieniędzy, no nie będzie innowacji, nie będzie większego zaangażowania sektora prywatnego i obawiam się, że jako państwo na tym dużo tracimy. Dziękuję bardzo. Skoro zmiana systemu, więc może, jak pan minister powiedział, trzeba więcej zadań delegować do firm prywatnych. Może zmiana systemu szkolnictwa wyższego, łatwe przejście studentów, większa szansa i kontakt biznesu z uczelniami ma większą szansę na innowacje. Doktor Bartosiak. Ja opowiem według mnie, skąd się wziął obecny stan rzeczy, jaki ten stan rzeczy jest i jakie jest remedium na to. Staram się zrobić to w 4 minuty, co będzie bardzo trudne. Moim zdaniem poziom innowacji jest mniejszy niż w PRL-u z punktu widzenia, i powiedzmy sobie to szczerze, z punktu widzenia no, techniki wojskowej. Nawet w wojsku PRL-owskim były nagrody racjonalizatorskie. Wojsko współpracowało z przemysłem, był system tak skonstruowany, że ludzie byli nagradzani za to, że na przykład tam śrubka była luźna, no to jak wymyślił kapral,
to dostawał nagrodę. Cała nasza Trzecia Rzeczpospolita stworzyła konstrukcję zupełnie politycznej władzy nad wojskiem, a w domniemaniu również za przepływami wartości na zamówieniach, tak, ze wszystkim, z pełną decyzyjnością, dyskrecjonalnością i tak dalej. To wraz z całym systemem politycznym Trzeciej Rzeczpospolitej doprowadziło do tego, że jest lojalność jest nagradzana, a nie kompetencje, co wraz z jak gdyby no, moralną erozją i technologiczną sprzętu postsowieckiego doprowadzało do coraz większej erozji zdolności zakładów produkcyjnych jeszcze pochodzących technologicznie z PRL-u, co doprowadziło do obecnego stanu rzeczy, że jak gdyby skończył się okres, gdy były w stanie cokolwiek produkować, co było konkurencyjne, związki zawodowe, system polityczny, to, że wojsko było traktowane jako pewna sfera socjalna i wydatkowa i były ogromne interesy utrwalone i łańcuchy wartości ludzi zależnych od polityki wzdłuż tych wszystkich zamówień, tych wszystkich przepływów pieniężnych i na to jeszcze koniec generacyjny sprzętu, gdy się zaczął zachodni sprzęt pojawiać, to również politycy chcieli mieć kontrolę nad łańcuchami wartości, które się pojawiały wzdłuż zakupów. Doprowadziło do kompletnego chaosu i degrengolady przemysłu obronnego Rzeczpospolitej, który był całkiem potężny i miał potężne tradycje. Na dodatek dokonał się przełom technologiczny i mamy stare wojsko, stary przemysł i generalnie remedium jest takie, że należy to wszystko zaorać. Niestety jest to brutalne, bardzo trudno mi uwierzyć, że jakikolwiek polityk to zrobi, ale powinniśmy zupełnie przejść, zapomnieć, popłakać przez 3 minuty i zamknąć wieko nad tą trumną i zbudować nowy przemysł i już bez tych wszystkich ciężkich komponentów współczesna wojna będzie wyglądać inaczej, skoncentrować się na robotyce, automatyzacji, amunicji precyzyjnej, elektronice, komunikacji kwantowej, wszystkich rzeczach nowych, które będą determinowały krótki konflikt, jeżeli będzie jakikolwiek, a jednocześnie będą ciągnąć gospodarkę, a nie będą odwrotnie obciążać. To się nazywa senility. I na szczęście gramatyka pola walki, gramatyka wojny się zmienia na korzyść państw takich jak Polska, które chciałyby dokonać takiej transformacji, bo jest, dochodzi do fuzji cywilno-wojskowej z punktu widzenia technologicznego. Tak? No, są różnice między dronami wojskowymi i cywilnymi, ale nie takimi jak między czołgiem a maluchem. Tak? I to doprowadzić może do tego, że można stworzyć całą infrastrukturę i stronę etyczną tego i systemową polityczną, na przykład poprzez odebranie ministrowi obrony narodowej samodzielnej decyzji w MON-ie co do planów modernizacji. To powinno być na poziomie rządu, w umowie koalicyjnej, a nie minister, dlatego że to tworzy sytuację, że minister każdy, nie mówię o obecnym, gra w inną grę. On gra w golfa, a wojsko gra w tenisa stołowego, bo on gdyby dowodzi swój cel polityczny przez zademonstrowanie, że coś kupuje i tworzy łańcuchy zależności politycznej, budując swoją pozycję polityczną. To jest naturalne zjawisko w polityce. Tak? Machiavelli o tym pisał. I w związku z tym należy zmienić systemowo to. Nie można tego utrwalać, bo najlepsze intencje zamieniają się później w ogniu walki wewnątrzpolitycznej, w własnym obozie, prawda, w takie oto sytuacje, że nie ma żadnej innowacji i nikt w to w ogóle się nie bawi, w żadne innowacje, tylko właśnie karuzela personalna i tak dalej. I się kończy ostatecznie kupowaniem gotowych produktów ze Stanów, bez właściwego procesu analitycznego, bo w latach 90. wraz z odbarczaniem, znaczy wraz ze wzmacnianiem kontroli cywilnej nad wojskiem pozbawiono sztab generalny i w ogóle wojsko kontrasygnaty, czy w ogóle jakieś współdecydowania o programach modernizacyjnych. Tak? I coraz bardziej to postępuje w imię tego pomysłu, że politycy wiedzą najlepiej. No, musimy się po prostu zastanowić systemowo w ramach kształtowania kultury strategicznej, czy ten model jest taki jak trzeba. Natomiast kończąc już, trochę było dłużej niż 4 minuty. Uważam, że należy zamknąć i zacząć na nowo i zmienić całkowity system z opcją zerową i wówczas mamy te prywatne firmy, o których mówił tu pan generał, może ta, może inna, gdzie stworzy się zupełnie nowy ekosystem i wejdźmy już w technologię przyszłości, pozbawione senility. Naprawdę czołgów nie potrzebujemy już 700, a nie 1200, może wystarczy te 250, to byśmy w ogóle umieli obsłużyć logistycznie, tak? Zastanówmy się nad transformacją pola walki, nad armią nowego wzoru, o której mówię i niech stwórzmy przemysł, który go obsługuje. Naprawdę nie musimy produkować czołgów już, tak? Nie musimy produkować bardzo wielu rzeczy, które nam się wydaje jeszcze z II wojny światowej są potrzebne koniecznie. Natomiast potrzebujemy bezwzględnie tysięcy dronów, tanich, małych, mnóstwo, miniaturyzacji, robotyzacji pola walki, elektroniki, amunicji precyzyjnej i wejdźmy w to po prostu, tak? Zostawmy te wszystkie tradycyjne przemysły. Dziękuję. Ja również dziękuję. Kontynuując ten temat, czy zmiana systemu i kontaktów z prywatnych firm z uczelniami może zmienić
ten system i zwiększyć zaawansowanie technologiczne polskich firm i też druga rzecz, według zasady follow the money, czy polskie państwo wspiera jakoś firmy technologiczne, już było powiedziane kiepsko z zakupami polskich firm, ale może jednak są jakieś plusy tego, generał Stróżyk. To ciekawa dyskusja, tylko poruszamy się znowu na zbyt chyba wysokich, powiedziałbym, obszarach, zamiast dotykać tej rzeczywiście kwestii firm tych małych, prywatnych. Mówi pan o współpracy z uczelniami, nie mówimy o konkretnych pieniądzach też. Miejmy świadomość, jak mało wydajemy na badania i rozwój. W Stanach Zjednoczonych budżet Pentagonu wynosi pod 800 miliardów dolarów, czy koło 800 w tej chwili. W przyszłym roku na badania i rozwój Pentagon wydaje 212 miliardów dolarów. 25% budżetu. Sam wzrost w tym roku to jest 5 miliardów dolarów. Ile wydaje polski Ministerstwo Obrony Narodowej? 250 milionów. Z budżetu około 57 miliardów. Ale gorsza jest liczba taka, że w 2014 Ministerstwo Obrony wydało 800 milionów na badania i rozwój. Twarde liczby pokazujące, w którą stronę idziemy. Jak zamykamy siebie, jak zamykamy... Dajmy ten miliard tym firmom prywatnym, może obniżymy tę cenę czołgu, gdybyśmy umieli negocjować i nie mówić, że kupujemy ten czołg, a nie inny. I dajmy ten miliard konkretnym ludziom. Wiemy, że Polacy potrafią, wiemy, że polskie firmy, i tak jak mówiłem o tej konkretnej firmie, dwóch absolwentów Politechniki Gdańskiej wraca z zachodu, zakłada firmę i ma sukces. Tu jest to samo. Ja miałem okazję być, służąc w Stanach, w MIT-cie, Massachusetts Institute of Technology w Boston. To jest piękne budynki, ale one powstały i powstają z pieniędzy Pentagonu. Tam są programy na każdym piętrze inne. I oczywiście nie porównujmy się do Stanów, ale ten kierunek jest konkretny. Konkretne liczby, konkretne działania. Ja mam dosyć krytyczny stosunek do tego, co się dzieje, ale też po tym, co powiedział pan prezes, to chyba mogę mieć jeszcze bardziej krytyczny, bo idziemy w stronę właśnie braku decyzji. Nie zgodzę się też z doktorem Bartosiakiem, że nie było takich, powiedziałbym, punktów, w których próbowano uzyskać, i była ta zgoda ponadpolityczna. Ten pierwszy program i 2%, 1,95% PKB na obronę, to była ustawa w 2001 roku, sejmowa ustawa, pewne próby. I jeżeli pan doktor Bartosiak mówi o raniu systemu monowskiego, PGZ-owskiego, innego, to ten system jest dla mnie zaorany i kolejnego orania i tak już nie przeżyje. Więc nie mamy tutaj, nie mamy rozwiązań. To idzie w kierunku nawet większej centralizacji niż wykorzystania tych firm prywatnych, które gdzieś się widzą. I na koniec powiem tak, to co powiedziałem, bez pieniędzy, bez konkretnych środków, bez przydziału tych środków w ramach jakiegoś nowego, nie wiem, NCBiR-u czy tego typu działań, nie będzie żadnego sukcesu. Chociaż jest promyczek, powiedziałbym, bo w Abramsach jest system Fonet firmy WB Electronics, która nie jest oczywiście małą firmą prywatną, no ale mamy tam część tego spolonizowanego, powiedziałbym, części tego czołgu. A też się zgadzam, ta dyskusja, pamiętajmy, czołg, nowy czołg, trzeci czołg logistycznie w polskiej armii, to jest kolejne co najmniej 30-40 lat life cycle i wielu miliardów złotych, wielu nakładów. I czy my patrzymy za to, co nam będzie potrzebne za 10 lat w tej formule obrony Polski, tego ewentualnie tworzenia jakiejś bańki antydostępowej, wszystkich tego typu, cyber zdolności Wojska Polskiego i całej Polski. Więc stąd jest tutaj ten mój niepohamowany pesymizm. Ale z drugiej strony wierzę w innowacyjność Polaków i młodych ludzi, których też mam okazję poznawać na uczelni. Dziękuję bardzo. Głos chciał zabrać dr Bartosiak. I tak, wyrwałem się tutaj, bo pan generał mówił o Pentagonie, o tych wydatkach. To prawda jest, że tyle wydaje, ale chciałem wyraźnie powiedzieć, w Polsce jest bardzo dużo pieniędzy,
państwo polskie ma pieniądze na wystawienie prawidłowej armii i prawidłowego przemysłu obronnego, bo nie należy się porównać z Amerykanami, z ich wyzwaniami, wydatkami personalnymi i tak dalej, wysoko kapitałochłonnymi różnymi rzeczami typu lotniskowce i satelity, siły kosmiczne i atomowe, tylko nawet z Rosją, która ma tylko 4,5 razy większy budżet od nas wojskowy, a ma strefy klimatyczne, najdłuższe granice lądowe, prawda, i tak dalej, wojska atomowe. Czy z innymi, jak Izrael czy Turcja, gdzie są porównywalne te kwoty? I czy my mamy wojsko albo przemysł obronny taki jak Izrael, albo jak Turcja? Pieniądze są bardzo źle wydawane. Przykładem odwrotnym, również fatalnego wydawania jest Arabia Saudyjska, która wydaje 2,5-3,5, zależy jak się liczy, więc 2,5-3,5 razy więcej niż Turcja i prawie tyle samo więcej niż Izrael. Czy Arabia Saudyjska ma siły zbrojne, które uważamy, że i wydaje prawie tyle co Rosja, tak? Czy Arabia Saudyjska ma siły zbrojne takie jak Federacja Rosyjska? Innymi słowy, nie w samych pieniądzach jest kwestia. Jest kwestia organizacji, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy, pewnej kulturze. I to jest właśnie kluczowa rzecz. To jest punkt ciężkości naszej dyskusji, chociaż to jeszcze nie wybrzmiało. Potrzebujemy zmiany kulturowej i ludzi. I nie chodzi o konkretnych ludzi, tylko ich mentalności. Mojej, pana, pani, prawda, tu nas siedzących być może też. Dlatego, że mamy przyzwyczajenia feudalne. W Polsce się uważa, i dlatego kupujemy za tyle pieniędzy gotowe rzeczy, że kupujemy lojalność, obsadzając ludzi i tak dalej, i tak dalej. Te kompetencje rodują, gdzieś tam inżynier jakiś zostaje w Pegazie, ale potem to nie on już podejmuje decyzję, a po 15 latach już nie ma nawet tych kompetencji i już nic nie ma, a potem już nic nie produkuje, nic nie jest konkurencyjne na rynku, już później nawet wojsko nie chce zamawiać. To się tak kolebie, bo się mianowało po swojej linii, zamiast dać szansę na kompetencje. Bo Polak wybiera kogoś, kto jest lojalny, niż kogoś, kto jest kompetentny. To jest fundamentalna zmiana w ogóle w wielu dziedzinach, tak, naszego życia, ale to jest punktem ciężkości tej zmiany. Wyobrażam sobie, że gdybym rozmawiał z przeciętnym polskim politykiem, to on by myślał, że to jest normalne, że on tak myśli. Nie, to nie jest normalne. Właśnie to powoduje, że nie mamy tej zmiany. I nie wiem, jak zrobić taką zmianę, ale to jest punkt ciężkości całej historii. Dziękuję bardzo. Oddaję głos ministrowi Domagalskiemu-Łabęckiemu, który chciałem zapytać, w jaki sposób polski rząd, polscy decydenci wspierają firmy prywatne, chociażby właśnie Ministerstwo Rozwoju, czy jednak dużo bardziej wspierany jest PGZ? No ja zakończyłem swoją misję w Ministerstwie Rozwoju 5 lat temu, to jest cała epoka, również i w warunkach obecnej nawet formacji rządzącej, więc plany były na pewno ambitne, a innowacje czy powiedzmy rozwój w ogóle prywatnych przedsiębiorstw był jednym z filarów planu odpowiedzialnego rozwoju. Ile z tego zostało, to jest temat na dłuższą rozmowę, no niewątpliwie niewiele, to znaczy no z przykrością stwierdzam, że Jacek ma dużo racji, że a nawet powiedziałbym jest jeszcze gorzej, to znaczy tych inżynierów po prostu w PGZ już w ogóle nie ma, tak samo jak nie ma w energetyce, po prostu jest upartyjnienie, powszechne upartyjnienie i takie są realia i to też trzeba brać pod uwagę w planowaniu jakichkolwiek reform, mianowicie no, czynnik ludzki jest niedostosowany do ambitnych planów czy koniecznych planów, jakie są i to takie są twarde fakty niestety. Natomiast pytanie jeszcze dotyczyło współpracy z uczelniami i niewątpliwie tak te firmy prywatne, będąc tak zdegradowane do nisz, które no, pozostały im tutaj w tym sektorze do funkcjonowania, no z pewnością na miarę możliwości jednak sobie radzą. Mamy co najmniej kilkanaście prywatnych firm, które gdzieś powiedzmy mają zdolność eksportu na przykład, czyli gdzieś tam liczą się w jakichś drobnych niszach. Pytanie, jak w ramach tych realiów politycznych, jakie są, zmieniać jakby te możliwości rozwoju. I pewnie można byłoby to nawet zrobić w ramach obecnego systemu. Nie wydaje mi się, żeby państwo musiało poprzez PGZ mieć monopol na przykład na produkcję masek gazowych, przeciwgazowych albo elementów umundurowania i tak dalej, a najwyraźniej
państwo nie chce zrezygnować z tych obszarów. Nie wiadomo po co PGZ ma, nie wiem, produkcję autobusów cywilnych i wielu innych takich elementów, które po prostu obciążają możliwości rozwojowe. Połowa spółek PGZ-owskich jest trwale w zasadzie nierentowna. Jeżeli jest rentowna, to tylko dosyć sztucznymi często zamówieniami z wojska, które służą temu, żeby te firmy jeszcze utrzymywały płynność, a nie mają takiego impulsu rozwojowego. I takie są fakty. Natomiast proste rzeczy, które można byłoby zrobić. Kupujemy mnóstwo amerykańskiego sprzętu. Niektóry z offsetem, niektóry bez offsetu. Tam, gdzie kupujemy z offsetem, no Wisła jest z offsetem, tak? Jest tam Lockheed Martin i Raytheon. Jakieś elementy tego offsetu takiego technologicznego tam są, zwłaszcza ten Lockheedowy offset ma jakiś transfer technologii i też pytanie, czy polskie państwowe przedsiębiorstwa są w stanie ten offset zaabsorbować efektywnie. Być może należałoby dopuścić również prywatne firmy do rozwoju tych technologii. Być może one byłyby lepiej wykorzystywane, czyli no nie tylko współpraca z uczelniami, ale choćby takie nawet i joint venture w jakimś niewielkim obszarze z tymi firmami technologicznymi amerykańskimi pozwoliłby upgrade'ować możliwości rozwojowe. Więc no, ja na pewno mam bardzo zbieżne zdanie z moimi przedmówcami. No, pytanie tylko o realia. Czy w obecnym systemie możliwe jest przekonać polityków do tego, żeby przemodelować w ogóle filozofię czy kulturę w ogóle zarządzania tym obszarem obronnościowym? No, nawet jeżeli zgodzimy się, że jest to potrzebne, konieczne i że wyzwania, przed którymi geopolityczne wyzwania, przed którymi Polska stoi w najbliższych latach czy dekadach, zmuszałyby prawdopodobnie zupełnie zredefiniować nasze cele i podejście do tego obszaru, no to realia, twarde realia są takie, że no nie widzę takiej nadziei na to, żeby taką debatę w ogóle poważną odbyć. I pytanie, czy jest w ogóle przestrzeń, żeby małymi krokami jakoś unowocześniać, powiedzmy to. W dojrzałych krajach zbrojeniówka jest motorem napędowym. Tam tworzą się technologie, które potem rzeczywiście mają funkcję dual use, są używane w obszarze cywilnym, ale zbrojeniówka no, zawsze jest takim elementem napędowym gospodarek. Zwłaszcza kraj, który musi inwestować w swoją obronność, musi mieć przekonywujące argumenty odstraszania, musi być samodzielnym partnerem, który prowadzi swoją politykę, więc zdegradowanie naszego przemysłu czy potencjału w ogóle zbrojeniowego do roli warsztatów bardzo często, bo tak w wielu obszarach jest, no jest dosyć nieodpowiedzialnym, tak delikatnie rzecz biorąc. I tak jak już zostało powiedziane, no są pewne nisze, gdzieś pewnie w systemach łączności, gdzieś w takich polach, które wymagają bardzo wysokiego stopnia informatyzacji, czy wprowadzania elementów sztucznej inteligencji, czy to są właśnie te obszary innowacyjne. Państwowa zbrojeniówka tego nie stworzy. Znaczy, no to też sobie trzeba to powiedzieć i trzeba chociaż tworzyć takie systemy zachęt, może nawet nie zachęt finansowych w sensie grantów, dotacji i tak dalej, tylko po prostu otworzyć rynek i to też wystarczy i ten rynek zostanie zapewne jakoś tam wypełniony przez ten prywatny sektor. Dziękuję bardzo. Zostało nam niecałe 10 minut, więc jeśli mają Państwo jakieś pytania, to teraz jest na to idealna pora. Mamy 2-3 ręce już. To ja takie. Dobra, to mogę powiedzieć tak, nie? Szybkie pytanie, właściwie to jedno słowo. Dwa. Prosimy o mikrofon. Jednak mikrofon. O, dobra. Maskpol, mapa, system Dromader, co tam się zadziało i czy to w ogóle, czy system Dromader, czyli oporządzenia całego żołnierza, jest potrzebny? Tak nowoczesny system na obecnym polu walki, jeśli chodzi o indywidualnego żołnierza, to raz, a dwa, dlaczego już totalnie skompletowany system Dromader od Maskpolu i nowy kamuflaż na miarę XXI wieku w ogóle się nie odbył tak naprawdę. Nie było o tym głośno, PGZ nic z tym nie zrobiło, a MON cały czas używał WZ-y. Dziękuję. No to ja mogę tak bardzo szybko, jako po części wywołany do tablicy, bo system Dromader był opracowywany też za moich czasów i mogę powiedzieć tak, no firma Maskpol nie miała szczęścia do kadry zarządzającej, tak mogę powiedzieć. No i...
No pan Banaś, syn Banasia, Mariana Banasia. I bardzo porządny człowiek i absolutnie nie mówię, że nie krytykuję tego. Natomiast no, fakty są takie, że się nie udało generalnie tego projektu wdrożeniowego przeprowadzić zgodnie z harmonogramem. No i cóż, mogę powiedzieć, tego typu projekty, które wymagają bardzo dużego elementu też integracji, a nie tylko produkcji, mogłyby rzeczywiście być przez firmy prywatne w sumie realizowane w sporej części. Właściwie dlaczego musi to robić państwowa firma, która no, miała ewidentne problemy z zarządzaniem, tak delikatnie rzecz biorąc. Dziękuję bardzo. Czy widzi pan, panie generale, czy widzi pan szansę, że w przeciągu najbliższej dekady pozbędziemy się z wojska starych WZ? Bardzo bym chciał, wielu rzeczy byśmy się mogli pozbyć tego uzbrojenia. To pytanie jest też o tyle ciekawe, te systemy dla wojska. Ja bardzo lubiłem włoski system Soldate Futuro ze względu na nazwę. Też tego typu, ale znowu przy tym Maskpolu jesteśmy, to też nie jest mała firma prywatna, prawda? Natomiast co mnie zaskakuje, pozwolę się tylko zgadzać z moimi przedmówcami, myślałem, że ja będę tutaj bardziej krytyczny wobec obecnej sytuacji, a zaraz będę bronił rządu. Natomiast jest ten podejście do tego systemu, to co powiedziałem na początku, jest kluczowe absolutnie. Podejście do rozmów z tymi, no, mówmy, mniejszymi, średnimi firmami. Czyli ten brak strachu, czy też w ogóle, żeby go nie było, kontaktów, przekazywania informacji, bez tego nie będzie. Tworzenia pewnych konsorcjów też, tak? Offset też przereklamowany i oczywiście można krytykować, że nie ma offsetu, ale ten offset też kosztuje. Zamiast tego offsetu można te pieniądze wsadzić w polski biznes zbrojeniowy i to też jest i zawsze byłoby dobrym rozwiązaniem, więc wiele tego typu elementów możemy wytypować i wzmocnić, ale przede wszystkim zdefiniować te firmy i prowadzić je długofalowo. Ja naprawdę jeszcze raz pozwolę sobie wyrazić zaskoczenie tymi, powiedziałbym, tutaj sporo personaliów pada, bo w personaliach jest sporo prawdy i wyznaczanie osób w tych ostatnich latach na różne stanowiska jest jakimś, choć myślę, że panowie mają więcej wiedzy na ten temat w kategoriach, powiedziałbym, kompetencji, wyznaczania również przez obecną, powiedziałbym, władzę, ale to jest też klucz. Klucz w systemie, klucz w ludziach, którzy są też gdzieś na zewnątrz, które jest absolutnie niewykorzystane. Absolutnie jest podział prawo-lewo i nie ma wejścia nawet, powiedziałbym, do systemów, w którym egzystowaliśmy. Dziękuję. Czy doktor Bartosiak chce, czy... Nie, chyba właściwie powiedziałem wszystko, może jeszcze tylko powtórzę. Zwróćcie państwo uwagę, że to wszystko, co mówią panowie i co ja dodałem, jest naprawdę oparte o etykę, o nasz stosunek do tej sprawy. Tak, decydentów, ludzi, którzy są w tych przedsiębiorstwach i w jakim chcą funkcjonować schemacie działania. Tak? Na szczęście nie jestem politykiem i nie mam takiej osobowości zupełnie, więc nie bardzo wiem, jak można by przeprowadzić i złamać te utrwalone interesy, bo to trzeba złamać bardzo dużo utrwalonych interesów mnóstwo ludzi. Nie? Na przykład ta kwestia, że nie ma procedur kontaktowania się z firmami prywatnymi. No bo ludzie sobie nie ufają w Polsce, ale przede wszystkim nie ufają, bo to ja chcę, żeby mój układ miał ten kontrakt. I plotka, donosy na siebie i tak dalej, brak zaufania i w ogóle gra tak teatrum nie ma nic wspólnego z prawdą. W związku z tym prawda nigdy człowieka nie obroni w tym zakresie. Bez tego zaufania, bez tej etyki nie ma wielkich rzeczy. Rzadko jestem znany z tego, że mówię o takich sprawach, ale tu akurat w punkcie ciężkości jest ta historia. Nie udało nam się tego zrobić w XVIII wieku i państwo upadło nasze. Dokładnie to był ten sam problem. I z wojskiem, i z ówczesnym przemysłem zbrojeniowym, tak jak on wyglądał, i z decyzjami politycznymi, które miały wprowadzić modernizację jeszcze w sytuacji, gdy inni nam nie pozwalali. Być może teraz też niektórzy by nam nie pozwalali, gdyby zobaczyli, że naprawdę modernizujemy swój przemysł zbrojeniowy, więc wydaje mi się, że przed nami wielkie wyzwania. Ostatnie zdanie.
Jeżeli nie potrafimy sprostać tak stosunkowo prostemu wyzwaniu, no bo są dużo trudniejsze jeszcze w życiu państw wyzwania niż coś takiego, no to musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy zasługujemy na państwo, nie? Znaczy właściwie, bo to jest jak gdyby no, probierz tego, czy stać nas na własne państwo. Dziękuję. Proszę o zdanie. Firmy prywatne nie będą tak długo, też mówimy o tych elementach, powiedziałbym, socjologicznych i podejścia, tak długo nie będą mogły się rozwijać, dopóki nie będzie tego, powiedziałbym, przyzwolenia na to, że firmy prywatne są po to, żeby zarabiały. A małe firmy prywatne muszą zarabiać na swoje istnienie. Duże firmy państwowe nie upadną, wezmą pożyczkę, obligacje, a mała ma. Natomiast jeżeli funkcjonujemy w systemie, w którym oczywiście mówienie i zaglądanie do portfela jest głównym, mam wrażenie, też przesłaniem ostatnich lat, bo skądś są pieniądze? No są, a jeżeli ktoś ciężką pracą zarabia albo pomnoży pieniądze, to tylko to mogą zrobić głównie firmy prywatne albo te, które są dobrze zarządzane, czyli jednak prywatne. Za duży był paść, to nie tylko... Może ja tylko jednym słowem dopowiem, proszę, bo to króciutko. Może być dla państwa ciekawe, bo to co powiedział Jacek, że nie ma procedur między firmami prywatnymi, a powiedzmy wojskiem czy MON-em w zakresie spotkań, uzgodnień i tak dalej, ale takich samych procedur nie ma również w kontaktach między PGZ-em, państwową spółką, a MON-em. Urzędnicy MON-owscy... Oficjalnych. Nie ma tych po prostu, nie ma procedur i jest polityka karowania spółek, jest polityka no, bardzo, że tak powiem, wstrzemięźliwych relacji, więc nawet w tym obszarze państwowym, wewnątrz, że tak powiem, podmiotów z szeroko rozumianej administracji publicznej też są olbrzymie, że tak powiem, problemy w komunikacji, co się przekłada potem też na taką słabą wydajność tego przemysłu zbrojeniowego. Dziękuję panie ministrze i tutaj jest pytanie od pana, tak jest? Tutaj, pan w drugim rzędzie. Skoro nie można z firmami prywatnymi, to może przemysł państwowy mógłby wchłonąć te firmy. I tutaj, proszę panów, taka sprawa. Namówiłem syna, jest dobrym informatykiem, żeby aplikował, były takie chyba pod Warszawą, taka jednostka informatyczna tworzona. Wygrał konkurs, wszystko. Proszę państwa, jak zobaczył proponowaną płacę poniżej 3000 zł, no powiedział, no, dziękuję, ale nie wiem, jak do tego podejść, prawda, no bo skoro nie można, panowie mówią, generalnie nie można, no to wchłonąć tych ludzi, ale chyba no, trzeba mieć jakieś, trzeba wiedzieć, to są specjaliści, to nie mogą za takie kwoty pracować. Dziękuję. Tu też jeszcze dodam, no tak, a jest dużo pieniędzy, tylko gdzie one są, tak? Bo ja bym jeszcze poszedł dalej. Na przykład ja osobiście uważam, będę bronił tej tezy, że na przykład w domenie cybernetycznej, gdzie tylko ofensywna akcja jest właściwym odstraszaniem przeciwnika i nie można czekać defensywnie, powinniśmy zmienić kulturową nasze DNA i pomyśleć sobie o tym, żeby może wcale nie zatrudniać w budżecie monowskim firm informatycznych czy informatyków, którzy będą robić te cyberakcje przeciwko naszemu przeciwnikowi, ale może wystawiać listy kaperskie, listy żelazne. Niech sobie pohasają i zarobią na naszym przeciwniku. Ale zwróćcie uwagę, jaką to zmianę mentalną trzeba zrobić w człowieku, zwłaszcza tutaj nad Wisłą, czy akurat nad Odrą w przypadku Wrocławia. A wcale za granicą, w tym u naszych partnerów, nikt nie zadaje pytań, jak to? My jesteśmy z innej cywilizacji. I oni sobie zarobią przy okazji, tak, naszym przeciwniku, jak nasz przeciwnik zarabia na nas. Tak? Więc to wymaga, to jest taki przykład, jak można zmienić out of the box myślenie o takich sprawach. Tak? Wtedy nie trzeba szukać pieniędzy na informatyków do cyberwojny. Czy pan minister coś chciał powiedzieć? Czy ma pan mikrofon? Znaczy, mam mikrofon, zawsze jestem gotowy do odpowiedzi. Tak głęboko myślę teraz nad odpowiedzią tak pod kątem celowościowym. To znaczy, czy państwo przejmując prywatne firmy miałoby coś wartościowego do zaproponowania? W sensie, nie wiem, jakichś możliwości rozwojowych. Na pewno dostęp do rynku byłby pewną zachętą. Natomiast cała inna sfera w zakresie organizacji, zarządzania, no myślę, że takiej spółce prywatnej wyszłaby tylko na gorsze. Dziękuję. I jeszcze... Tak, tutaj już tak, panie generale, pan chciał, tak? Znaczy,
odpowiadając na to pytanie, nie daj Boże wchłaniać te firmy, skoro usłyszeliśmy dzisiaj, nie ma też procedur w większych przedsiębiorstwach. Nie twórzmy kolejnego narodowego koncernu zbrojeniowego, bądź jakkolwiek go nazwiemy, więc nie. Procedury współpracy, procedury też tych pieniędzy, które powinny się pojawiać, i zgadzam się, to jest problem, że nie ma w tym, zwłaszcza początkowym okresie, ale gdzieś one powinny być, zwłaszcza dla informatyków, którzy wiemy na przykład, ile zarabiają na rynku cywilnym, i to jest ta droga. Podam taki przykład, on jest może nie przemyślany jeszcze, ale taki na gorąco mi przyszedł. Rok temu była dyskusja, że Chińczycy chcieli kupić Motor C, czy Amerykanie to blokowali, cała ta afera na Ukrainie. I to były jakieś nieduże pieniądze. Już bez rozstrzygania, jaki podmiot państwowy polski mógłby to kupić. Wiemy, że Motor Siege jest dokumentacja silników do pocisków manewrujących, prawda, innych rzeczy, które do dronów się mogą też przydać. Mają myśl technologiczną jeszcze z czasów sowieckich, której my nie mamy. I nie były to duże pieniądze. Dlaczego nie ma w nas takiej elastyczności w nas, żeby po prostu kupić część tego przedsiębiorstwa albo całe tej Motor Siege? I nie mieć konkretnego planu zarządzania tego, bo może się nie da tym zarządzić, ale zrobić data roomy z tymi kwitami sowieckimi i wpuścić na miesiąc, dwa, trzy, 30 polskich firm prywatnych, które się zgłoszą i podpiszą kwit, że będą, niech przeczeszą te dokumenty, może coś skorzystają z tego. To jest lepszy wydatek niż wydawanie na pusto jakichś rzeczy, tylko nie robi się tego dlatego, że żaden polityk nie ma uzysku politycznego w tworzeniu łańcucha lojalności politycznej. I to jest właśnie taki przykład złej konstrukcji systemu. Myślę, że w Izraelu nie mieliby z tym problemu, prawda? Bo mają inną mentalność. Amerykanie to samo. No załapmy się na nowoczesność i musimy trochę zacząć od zmian kulturowych po prostu w nas, tak? Dziękuję. Czy mamy czas na jeszcze jedno pytanie? To jeśli jest... Dobrze, jedno krótkie. Tutaj było gdzieś. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem zadać pytanie dotyczące samej koncepcji integracji naszej zbrojeniówki. Bo myśmy do tego podchodzili parę razy, tworzono rozmaite grupy kapitałowe, w końcu od 2013 roku mamy PGZ. W międzyczasie te, można powiedzieć, najbardziej łakome kąski, typu Mielec-Świdnik, no, trafiły do kapitału zagranicznego. I teraz pytanie moje, czy ten mechanizm, ta formuła koncentracji naszego przemysłu zbrojeniowego, czy ona wynikała właśnie z pewnego doświadczenia, pozyskania świadomości, jak najlepiej to zrobić, żeby on faktycznie nie konkurował między sobą, był w miarę dużym segmentem, takim, który gdzieś tak na rynku europejskim się liczy, czy miały tu miejsce jakieś inne czynniki sprawcze, no, które spowodowały, że w 2013 roku po kilku różnych próbach podjęto w końcu taką decyzję, tworzymy coś, co popularnie nazywa się Pegasem. Dziękuję bardzo. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Proszę bardzo. Bardzo chętnie odpowiem. Akurat nie uczestniczyłem w 2013 roku w żadnych jakby pracach analitycznych nad koncepcją integracji, powiedzmy, państwowej zbrojeniówki, ale sam jakby pomysł jest absolutnie prawidłowy. To znaczy, zresztą zapewne oparty też na wzorcach z innych, bardziej dojrzałych krajów, na przykład z Włoch, gdzie też podobnie proces takiej konsolidacji państwowych przedsiębiorstw w ramach jednego holdingu następował, bo to teoretycznie w zamyśle absolutnie jest funkcjonalne w sensie jakiegoś centrum usług wspólnych, zarządzania zakupami, zarządzania, biorąc pod uwagę, że te zakłady bardzo często gdzieś zlokalizowane w odległych rejonach Polski, gdzieś na Podkarpaciu lub też w innych miejscach, no nie mają siły przebicia z inspektoratem uzbrojenia. Po prostu siła negocjacyjna pojedynczego małego zakładu z gestorem czy z inspektorem uzbrojenia, wsparcia i tak dalej jest żadna i teoretycznie PGZ miał i ma za zadanie wspierać jakby w centralizacji zakup, znaczy pozyskiwania zamówień z wojska, to po pierwsze, i ta siła rzeczywiście jest większa, chociaż inspektorat konsekwentnie ignoruje PGZ i postara się, że tak powiem, swoimi ścieżkami docierać do tych podmiotów zależnych. Po drugie, wreszcie PGZ ma być takim holdingiem finansowym, który finansuje, czy zapewnia ten cash pooling, zwłaszcza tym spółkom, które mają problemy płynnościowe, a to się bardzo często zdarza w warunkach dosyć kiepskiego planowania zakupów.
Więc co do zasady, PGZ jako struktura, która zarządza powiedzmy zakupami, sferą finansową, R&D również, bo bardzo często to powiedzmy, że to jest taki no, w odpowiedniej skali, która jest bardzo szeroka, jest to tak powiedzmy model integratorski, na przykład Lockheed Martin jest takim integratorem, on bardzo dużo outsourcinguje różnego rodzaju funkcji produkcyjnych i tak dalej, to po prostu koordynuje, bo to jest trudne logistycznie skoordynować bardzo wiele obszarów, tych domen bardzo rozbieżnych ze sobą w jakiś jeden funkcjonalny system. To jest trudne i PGZ jako integrator czy koordynator, tak jak dromader, który wymaga zaangażowania co najmniej kilku spółek, jakiegoś Dozametu w jakimś tam zakresie, jakiegoś Maskpolu, jeszcze paru jakiegoś OBRCM-u i tak dalej, no to tak, no to po prostu powinien być ktoś, kto potrafi to zintegrować, ale integracja jest w tym łańcuchu wartości wysoko. To nie jest już czysta taka produkcja, tylko integracja wymaga zasobów, wiedzy i jakiejś trwałości, na przykład również personalnej, bo to też, no nie, już przepraszam, ostatnie zdanie, więc generalnie koncepcja integracji zbrojeniówki w ramach holdingu ma jak najbardziej sens, natomiast jakość zarządzania będzie determinować, czy to po prostu się uda, czy nie. No i ostatnie naprawdę zdanie, trzeba odciąć spółki, które cywilne, które nie mają żadnego związku z core biznesem zbrojeniowym, typu jakieś produkcja autobusów, jakichś innych tego typu wynalazków, albo gumy na przykład. Tak? Akurat tak się składa, że nierentowna, oczywiście. Więc dziękuję bardzo. Czy nasi dwaj goście jeszcze chcą odpowiedzieć? Czy już? Dziękuję Państwu za uwagę. Ja zapraszam Państwa na pierwszym piętrze do stoiska Nowej Konfederacji. Mamy tam nasze książki, wydawnictwa i księgarni. Gorąco zachęcam. Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com.